Augustów jest tankowane. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Było tankowane od Blue? No, tak 40 wlałem. Jestem w Augustowie, już po załadunku w Suwałkach. Chciałem nagrać w Suwałkach, ale przyszedł znajomy i nie pogadałem z wami, bardziej do was. I dojechałem do Augustowa, musiałem zatankować od Blue. Boss miał mi wczoraj zatankować, ale zapomniał i tankowałem sobie. Teraz się przestawiłem na dwa kotły, muszę zalać, więc czekam, aż teraz gościu przede mną wróci i odjedzie, żebym oczywiście ja mógł wjechać. Ale się zdenerwowałem z jedną kwestią. No może nie o tyle się zdenerwowałem, co się rozczarowałem. O, Adriana Trackpackera, no kurde, już takie clickbaitowe miniatury i tytuły filmów robi, że po prostu taki rozczarowany. Nie było mnie 5 dni, w domu nie oglądam YouTube'a praktycznie w ogóle. W trasie jak jestem, no to zawsze jestem na bieżąco. I wyskoczył mi film Adriana Trackpackera. Wyjazd do Turcji. Myślę, kurde, ale faza. Myślałem, że to będzie jakiś vlog z wyjazdu z Turcji, z pierwszych wrażeń, z jakiejś wycieczki. Adrian w tym materiale dosłownie wspomniał tylko, że wyjeżdża do Turcji i że będzie pierwszy raz leciał do Turcji i że ma lot za dwa dni. Jakież było moje rozczarowanie, gdy w tym materiale nie zobaczyłem Turcji. Nie zobaczyłem krajobrazu w Turcji, samego lotu, jak i innych rzeczy. Wiem, że moi widzowie też się go oglądają, bo widziałem po komentarzach. I chciałbym was, widzowie, zapytać, jak wy się do tego odnosicie? No kurde, nie wiem, czy on się skończył, czy się kończy, czy... Ale moja dobra rada dla ciebie, Adrianie. Też ciebie oglądałem, tylko że teraz oglądam coraz mniej. Przez te właśnie clickbaitowe miniatury i tytuły filmów. Było jeszcze tam wcześniej, ale jakoś tam przymykałem oko, ale ten film, no chciałem zobaczyć. I niestety się mocno rozczarowałem, że nic takiego nie zauważyłem. No, także słabo, Adrianie, słabo. Moja rada tkującego youtubera, co prawda, może i nie mam dużo tych widzów na kanale, może nie robię takich wyświetleń, ale dobrą radą mogę służyć. Tak, masz kiepskie już wyniki wyświetlania. Masz od 10 do 20 tysięcy wyświetleń na filmie, a robisz wszystko, żeby tych wyświetleń i tych widzów było jeszcze mniej. Na konto prawie 100 tysięcy subskrypcji, robiąc takie wyświetlenia i tak clickbaitowe miniatury, ludzie tylko będą odchodzić z twojego kanału. Między innymi ja, który oglądałem twój kanał, też już coraz mniej go będę oglądał, bo niestety to nie jest pierwsze rozczarowanie, które spotkałem u ciebie na filmach i myślę, że nie ostatnie. No. Przestań robić takie clickbaitowe miniaturki. To nie jest żadna spruta, to nie jest żadna zaczepka, tylko po prostu moja subiektywna opinia na temat twojego kanału, bo wcześniej go oglądałem, fajnie się go oglądało, ale już chyba przestanę go oglądać. Tymczasem jestem przy dystrybutorach. Idę lać paliwo. Zajechałem na Radulę i kupiłem sobie rozgałęziacz, który będę miał zamiar przymocować sobie tutaj. Bo ja lubię mieć pod ręką. Kurde, może nie będzie tragedii. Zobaczę. Kupiłem taki adapter z guzikami, 4 dyszki. Może posłuży, zobaczymy, jak to będzie. Plus 2 USB gdzieś tu niby są. Nie wiem, może z boku. 120 W. No i dobrze. 12-24. Mam zamówiony taki sam, co miałem w TGA. On tam, nie wiem, chyba 180 generuje. Jak tu wyjechać z tego parkingu? Tamten chyba generuje 180 czy 160, nie pamiętam dokładnie. Tu jest wyjazd. Tu. No i mam identyczną
i mam identyczny zamówiony, jak miałem w starym manie. Bo bardzo dobra, bardzo dobry rozgałęziacz. Ale ten, myślę, też za 4 dychy nie będzie zły. Były i po 100, ale to bez sensu chyba płacić. Zobaczę, jak ten może się nie spali po tygodniu. Tańsze nie znaczy gorsze. O, jeszcze jazda przez parking. Oj, 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 oj. Ale to norma o takiej godzinie. 12:30. Ale denerwują te kontrole na Podlasiu. U nas nie ma nigdzie indziej nie ma tylu kontroli, tyle urzędów skarbowych, tyle inspekcji transportu drogowego, co na Podlasiu. Nie ma. Nie dość, że w Suchowoli, nie dość, że w Białymstoku, nie dość, że w Ełku, w Grajewie. Aj, był czas przywyknąć. Waga nawet rozłożona, kurde. I przegląd można zrobić, jak ktoś nie ma przeglądu. Wyszedł. Ma szczęście, że się schował. O, można przegląd techniczny naczepy i konia zrobić, proszę bardzo. Jakby ktoś chciał, a nie miał. Oni zrobią. Tymczasem ogień na Brwinów, bo się nie chce jechać, jak człowiek w domu posiedział, że normalnie jest jak za karę. Ale dobrze, krótki tydzień wyjdzie, bo dzisiaj środa, w piątek Litwa, dokładnie Alitus. I tak się zastanawiam, zobaczę, jak mi dzisiaj pójdzie na rozładunku, może jeszcze podjadę na załadunek. Zobaczę, jak mi będzie się chciało. Odbijałem na Ostrów, bo z tego, co na radiu znajomy podpowiedział, bo się mijaliśmy, to tak szklarnie zalało w Warszawie, że patrzyłem na mapach koło Ostrowi. W ogóle nie deszcz pada, jakbyście nie widzieli, i momentami normalnie ulewa, że nic nie widać. I znajomy mi podpowiedział, zerknij na mapy, bo tam prawdopodobnie podlało Warszawę. No i faktycznie. Myślałem, że znajomy z Kanią też. No i faktycznie, zerknąłem na mapy, to praktycznie od galerii M1 do odcinkowego pomiaru za szklarnią aż na bordowo. Ten taki typowy bordowy kolor na mapach, więc podejrzewam, że 1,5 godziny by było wyjęte z tachografu. Więc sobie szybka decyzja, postanowienie, odbicie na Ostrów. Odbicie na Mińsk Mazowiecki. W sumie to i może. W sumie to tam za wiele różnicy nie ma. Ewentualnie 20 minut. A w dzisiejszym przypadku podejrzewam, że to by była no minimum godzina różnicy na plus. Oczywiście na Mińsk tutaj jadąc. Najchętniej w taką pogodę, już wcześniej mówiłem, się położyć tylko i spać. Zobaczę, będę miał 45, to podłączę sobie ten zestawik, to podłączę sobie ten rozgałęźnik, sobie zrobię, zobaczę przymiarkę, jak to będzie wyglądało tutaj właśnie w tym miejscu, gdzie jest skierowana kamera, bo teraz to jedną ręką prowadzę, więc nie ma jak. Ale wiecie gdzie. I ogólnie zjeżdżałem sobie jeszcze na Szumowo, bo miałem wrażenie, że tak jakby z lewej strony przednie koło jakoś tak, nie wiem, jakby kapeć może na bliźniaku, coś takiego. I się okazało, wiecie co? Że z tyłu co jest plandeka, dziwnie zrobione niż w innych naczepach, płachta taka, nie wiem po co ona w sumie jest. I ona pod innym kątem wiatru po prostu waliła mi o burtę, a dźwięk wydobywał się jakby z przedniego lewego koła i myślałem, że mam jakiegoś kapcia, może guza, bo takie dziwne łomotanie było. Ale okazało się, że chodzi o tą plandekę, co tam jest z tyłu. Naciągnąłem sznurek, który tam idzie, linkę celną i jest ok. Na razie nic tam nie stuka. Ale z pierwszej chwili to normalnie się wystraszyłem, myślę, kurde, no może gdzieś jakiegoś guza nabiłem, może w oponie coś siedzi, może jakiś, kurde, nie wiem, jakiś gwóźdź czy coś.
wiadomo, że lepiej jak jest gdzie zjechać i sprawdzić, niż jechać i się zagławiać, czy opona nie wystrzeli. No i zaraz będziemy się pauzować. Kurde, a tak się nie chce jechać, mówię, spać się chce. Że szok. Słabo przykleiłem, ale mam tasiemkę, która do mnie przyszła z AliExpress, kurde, normalnie. Dwustronna, przeźroczysta, silikonowa, taka o. Mam nadzieję, że będzie dobra. Patrzę, że mi odpadło. A tymczasem robię sobie kawę, no i tak myślę o tym tutaj. A zresztą to wyjmę i ja to zobaczę, jak to będzie wyglądało. Jak już tutaj siedzę, to od razu to zobaczę. O, jest nawet tasiemka do przyklejenia, proszę bardzo. No wygląda dobrze i działa. O, i tutaj są wejścia na port. Mamy tutaj 1A. A tu 2,1A, czyli spoko, mam nadzieję, że tyle jest. No i tak sobie myślałem, żeby sobie tutaj to przymocować. I chyba nie będzie źle, żeby mieć pod ręką. Ja lubię mieć pod ręką coś. I chyba to właśnie będzie miejsce idealne. No. Będzie tu tak jak w manie TGA. I tu sobie siedzi, nie ma prawa wypaść. O. Tu mam kawę pod ręką, tu pod ręką. Ja lubię mieć wszystko pod ręką, jeszcze żeby tablet był pod ręką, to luks. Spokojnie. Robię kawę. Kanapeczki, bo tylko pół godziny pauzy. Tutaj stoi moja kugelka bliźniacza. Tylko numer rejestracyjny różni się jedną cyfrą. Ale to jest ta sama kugelka, bo ja jestem już na innej zmianie, z innymi ludźmi, ale robota się nie zmienia. Z tym deszczem dzisiaj to też nie wiadomo co i jak te wycieraczki ustawiać. Ale dopiero mijałem swojego mana, tak ja. Dopiero mijałem maniczka. I zamontowałem sobie rozgałęziacz tutaj i powiem wam, że miejscówka idealna. Sobie chcę, to włączę, chcę, to wyłączę. No. Lux. A te tutaj grucha mi się dynda, bo rozmawiam z tym takim Pawłem, co w sumie trochę zaczęło się od niego, bo z nim gadałem jeszcze jak na busie jeździłem. W cieślach jak się ładowałem. Nie, to w Oleśnicy. W Oleśnicy byłem i właśnie on stał tym maniem. I właśnie z nim zaczęła się tak naprawdę praca tutaj, gdzie aktualnie pracuję, bo od niego miałem takie pierwsze info co do roboty tutaj. Teraz jedziemy. Oboje do ciąża. No. Już i te kable tak nie wystają. Lepiej, co? Pewnie, że lepiej. Jo. Zajechałem do ciąża. Jestem nad stawem. O. Jestem nad stawem i będę nakładał bluzę, bo idę do Pawła. Do pana Pawła, od którego zaczęła cała ta przygoda się. Zobaczę tą taśmę, czy to od razu działa, czy nie. Idę jeszcze na bajerkę, bo ani mnie, ani jego nie wołają pod rampę. O, śmierdzi. Jak to dobrze trzyma chyba. Ani mnie, ani jego nie wołają jeszcze pod rampę, więc idę do niego na małą bajerę, się pogada, bo w sumie nie było jeszcze tak okazji pogadać z nim. Co prawda, gadaliśmy całą drogę na radiu. Idę jeszcze sobie
zobaczę, jak on ma u siebie w ciężarówce. I sobie poczekamy grzecznie na rozładunek, na telefon, żeby jechać pod rampę. I ja też będę czekał na telefon, bo chcę jeszcze pojechać na załadunek, żeby być jutro podstawionemu. Kurde, jak to idzie. Czyżby go wzięli? Dzwoniła do ciebie? No, dzwoniła, żeby na 109 podjechać już. O, zobacz jak pięknie. O! Czyli jednak nie idę. Więc sobie zajmę się tutaj takimi prostymi rzeczami, jak... O! Kurde, jak ciężko to oderwać. Ale do ciebie zadzwonię. Zobaczymy, nie? Mam taką nadzieję, bo jak nie, to trzeba będzie tam zajść osobiście. No, no, tak trzeba, trzeba, no. To dobra, to tam trzymaj się, nie? To trzymaj się. Ty papiery jak będziesz zabierał, zostajesz też, nie wiesz jeszcze. Nie no, ciebie wcześniej wzięli, to im nie wezmą wcześniej, więc podejrzewam, że też będę leciał od razu. Kto tam jeszcze od nas dzisiaj będzie? Czy ja to nie będę lecił, ja to zostaję tu, nie? Bo to ja nie dojadę, wiesz. A, no to ja będę jechał pewnie. Jak ja zostanę, to rano zabiorę papiery nasze, nie? No i dobra. Będzie trzymać? Musi. Bardzo dobra taśma od 3M. Więc musi trzymać, kurczę. Musi, po prostu musi. O! Tu na zdrowie Kazu TV, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. W ogóle ile tych taśm mi się narobiło. O kurde, to chyba nie na wodę. Chyba już dzisiaj nigdzie nie pojadę. Ale to się lepi, to ja chyba wezmę to opakowanie, co wyrzuciłem. Po prostu to wezmę sobie, to zabezpieczę, bo ranty się kleją. A żeby nie straciła swoich właściwości, to lepiej, żeby to było tak zabezpieczone. Co ja mam tu za kabel? Jaki to jest kabel? Wezmę go bliżej, może się przyda. Miałem jeszcze na laptopa siadać, ale nie wiem. O, tu kolejny kabel USB. No, także tak, by to wyglądało. Mam tutaj jeszcze dwa czerwone, znaczy RGB, bo mam pilot do tego, to są różne kolory. I dosyć długie. I będę dumał, gdzie to mogę jeszcze podłączyć. O, tymczasem się z wami żegnam, bo nie ma co sensu tu nagrywać. Dobra, nikt nie patrzy. To tak tymczasowo, żeby zobaczyć, jak to będzie działać. Liu, liu, liu. A? Tymczasowo. Bo to ja muszę wkręcić w maskę. O. Guziczkiem. Pyk. I nie ma. Jakbym wiedział, to bym tutaj wczoraj nie przyjechał. Kurde, no. Teraz nie mam jak tutaj się zawrócić. Jakaś glina. Poparkowani jak cioty. No. Teraz ja nie mam jak wyjechać. Fajnie. W ogóle przyjechałem do Ostrzeszowa. Jestem w Ostrzeszowie. Gdzie będę miał załadunek. Do Alitusa.
Dawno mnie nie było w Alitusie z ładunkiem i będę miał okazję być. No. Gadałem tutaj dopiero z tym gościem z Poznania. To ma niedługo ruszać. A jak on ruszy, to ja na spokojnie sobie zawrócę, bo tak to nie ma jak. No. Ale brzydko zagiąłem. Ale brzydko. Ogólnie stoję pod rampą. Poranna toaleta już była. Poranna toaletka już była. Ktoś trąbi. Idziemy zobaczyć. Ja jeszcze poduję. No, także jestem pod rampą, też w jakimś polu. Rampa się znajduje i czekam na, aż załadują. Jeszcze na końcówce są, to podejrzewam, że parę minut i będę rozładowany. No, tak oto sytuacja wygląda w Ostrzeszowie. Pędzelek do czyszczenia. Bardziej do czyszczenia cięższych elementów do dojścia szmatką. Nie polecam tego parkingu tutaj, tego żwirowego. Nichu. Nic nadzwyczajnego z tym parkingiem. Jest, no jakby tak dobrze ustawić ciężarówki, no to 6 ciężarówek wejdzie. Tylko że jest problem w tym, że niektórzy nie myślą. Poprosiłem gościa o podjechanie. Nie no panie, ja tutaj o 11 dopiero mam się zgłosić, gdzie ja będę czas zaczynał. I przez takiego łebka musiałem cofać na drogę wjazdową. W ogóle na wjazd musiałem cofać. A tam jest taki jeszcze wędą, taki uskok, że myślałem, że wszystko tutaj pogubię, co mam. I tak. Były 4 ciężarówki. Dobrze, że była jedna taka mała luka, w którą się wcisnąłem dosłownie na milimetry. I wykręciłem się na 95 stopni. Bo tak by była kaplica. Bym nie wyjechał stamtąd, bo bym zajebał w bramkę. Ja ledwo w nocy wjechałem. Ale sam w sobie załadunek to fajniutki. I pani w biurze miła, i wózkowi spoko. Księga czy nie? Nie? O tak. Z tylnej ośki sięga.
Jeszcze wam nie nagrywałem paki, jak wygląda. Ale właśnie tak. Drewniane, sosnowe deski. Sztuk po 4 na każde przęsło. Ładowałem takie kartony na paletach. Lekki towar. Za wiele wam też tutaj nie pokażę, bo załadowany jestem. Mam tyczkę do podnoszenia daszku. I paka wzmacniana jakimiś takimi metalowymi kratami. No. I strasznie dużo jest zaczepów. Co mnie bardzo cieszy, że jest dużo oczek, gdzie można zaczepić pasy, klamry. Naprawdę jest ich sporo. W kugelce miałem trzy miejsca zaczepu na każde przęsło. A tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Więc 3 a 6 to jest różnica, bo czasem jak się płytę ładowało, to trzeba było na skos, bo nie było innej opcji złapać, bo za duża była różnica odległości. A tutaj jest spoko. Dach też się podnosi. W tym miejscu pod plandeką jest taka jakby dźwignia. I też tego nie otwierałem, nie patrzyłem, jak to działa, nie podnosiłem tego dachu, ale podejrzewam, że ręcznie trzeba pompować dźwignię, żeby daszek się unosił. A jestem na BP. Pozdrawiam cię, Szymon Olecko. Napisałeś mi teraz komentarz, dzisiaj mijaliśmy, ja ci odpisałem, dawaj na bajerę. Widziałem twoją skanio, je najlepszą, bo wcześniej zrobiłem sobie 15 na paprotni. O, na paprotni. Zjeżdżałem na kibelek, na kanapkę, więc od razu wykręciłem 15. O, tutaj coś jest. Co to jest? Tutaj coś z tymi zaczepami? Aha. O, i paka się zamyka w ten sposób. Zamknięte. Aktualnie na bazy i widzę, mój manik stoi. Dzisiaj chłopaczek z Litwy wrócił. Oj, ale no czepy tu nie odmył. Oj, oj. Widać tam czerwona kugelka. Stanę koło swojego sprzętu. Paszyk wstawiony. Mój manik. Tak ja. Gdzie on tam był myty? Myślałem, że był kąpany, a nie był. A może był już tak uwalony? Nie wiem. No. Pakuje się i spiżam do domu. Zapraszam was do kolejnego odcinka, a ten już kończę. Na razie, cześć.